W tym filmie chciałbym udowodnić, że środek okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym jest punktem środkowym przeciwprostokątnej. W tym celu przyjrzyjmy się najpierw symetralnej jednej z przyprostokątnych tego trójkąta. Narysujmy symetralną, na przykład przy prostokątnej BC, przecina przyprostokątną pod kątem prostym, jest do niej prostopadła i dzieli przyprostokątną na dwa równe odcinki, czyli odległość od wierzchołka B do punktu przecięcia, możemy nazwać go M, jest taka sama jak odległość od M do wierzchołka C, czyli te dwie długości są równe. Niech punkt, w którym symetralna odcinka CB przecina przeciwprostokątną, nazywa się O. Udowodnimy, że O jest środkiem okręgu opisanego na tym trójkącie prostokątnym. Pierwsza rzecz, jaką już pewnie zauważyliście i widzieliśmy to już w wielu innych zadaniach, jest taka, że wygląda na to, że trójkąt OBM i trójkąt ABC to trójkąty podobne. Nie jest trudno udowodnić, że tak jest. Obydwa są trójkątami prostokątnymi, więc jeżeli udowodnimy, że jeszcze jedna para ich kątów to kąty przystające, to będziemy wiedzieli na pewno, że są trójkątami podobnymi na podstawie cechy podobieństwa kąt-kąt. Widać wyraźnie, że ten kąt jest wspólnym kątem dla obydwu trójkątów. Kąt OBM jest kątem mniejszego trójkąta, a kąt ABC jest kątem większego trójkąta. OBM i ABC to ten sam kąt. Poza tym obydwa trójkąty mają kąt prosty. W takim razie na podstawie cechy podobieństwa trójkątów kąt-kąt możemy powiedzieć, że trójkąt OBM jest podobny do trójkąta ABC. Wiemy, że w trójkątach podobnych stosunki długości odpowiednich boków są równe. Na przykład stosunek długości BM, czyli boku mniejszego trójkąta, do długości BC, czyli odpowiedniego boku większego trójkąta, jest równy stosunkowi długości przeciwprostokątnej małego trójkąta BO do długości przeciwprostokątnej dużego trójkąta BA, bo są to trójkąty podobne. Stosunek długości BM do BC wiemy, jaki jest. Wiemy, że BM to połowa długości BC, czyli BM do BC to 1/2, bo punkt M leży w połowie odcinka BC, czyli odcinek BM jest równy odcinkowi MC, czyli BM jest połową długości całego boku BC. W takim razie możemy zapisać, że 1/2 równa się BO podzielone przez BA. Można to równanie przekształcić na wiele sposobów. Możemy na przykład pomnożyć na krzyż, czyli 1 razy BA równa się 2 razy BO. Albo jeżeli teraz podzielimy obydwie strony przez 2, to możemy zapisać, że 1/2 BA równa się BO. BO to 1/2 BA, czyli długość tego odcinka BO, wynosi 1/2 BA. I z tego wynika, że ta pozostała długość OA musi wynosić BA odjąć 1/2 BA, czyli też 1/2 BA. Czyli ten odcinek AO jest przystający do odcinka OB. No i właśnie wykazaliśmy, że symetralna odcinka BC przecina przeciwprostokątną w połowie długości. Czyli że punkt O leży w połowie przeciwprostokątnej AB. Już samo to jest ciekawe, ale wiemy też, że jeżeli punkt leży na symetralnej odcinka, to jest równoodległy od końców tego odcinka. Udowodniliśmy to w poprzednim filmie. Czyli wiemy też, że OB jest równe OC. Z tego poprzedniego zdania wiemy, że OB równa się OA, a jeżeli OB równa się OC i jednocześnie OB równa się OA, to OC musi się równać OA. Inaczej mówiąc, punkt O jest równoodległy od wszystkich trzech wierzchołków trójkąta. Czyli ten odcinek równy jest temu odcinkowi i równy jest temu odcinkowi. A mówiąc jeszcze inaczej, O jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie. No i właśnie udowodniliśmy, że środek okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym leży w połowie przeciwprostokątnej. Albo jeszcze inaczej, że przeciwprostokątna jest średnicą okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym.